Rok 2030. Na Księżycu lądują ludzie. Tymczasem na Ziemi narasta kryzys energetyczny i klimatyczny. Zadaniem astronautów jest wypróbowanie maszyny, która ma wydobywać z księżycowej gleby cenny surowiec i transportować go na Ziemię. Jeśli maszynie uda się zebrać wystarczającą ilość cennego pierwiastka, może to zapoczątkować przełom w energetyce i możliwość produkcji energii bez żadnych zanieczyszczeń. Od wyników tej wyprawy zależy los światowej gospodarki i biosfery. Oto jak może zmienić się nasz świat, jeśli ludzkości uda się założyć kopalnię na Księżycu. Górnictwo na Księżycu. Kilometrów od Ziemi znajduje się jedyny naturalny satelita – Księżyc. Uformowany miliardy lat temu towarzyszył nam od zarania ludzkości. Ale ten pozbawiony życia, pustynny glob może być prawdziwym skarbcem pełnym cennych zasobów. 100 lat temu uważano tajgę za teren kompletnie bezużyteczny. Dziś rozumiemy, że może ona być jednym z najbardziej wartościowych obszarów na Ziemi. Nasze postrzeganie Księżyca może zmienić się w podobny sposób. Przez miliardy lat Księżyc był bombardowany przez planetoidy, mikrometeoryty, wiatr słoneczny i promieniowanie kosmiczne. Cząstki materii uderzały w jego powierzchnię z prędkością 20-krotnie większą niż prędkość pocisku i rozbijały skały na bardzo drobny pył. Te uderzenia były tak silne, że uderzające obiekty wtapiały się w księżycową glebę, nazywaną regolitem. Materia wyrzucana przez Słońce uderza w Księżyc i jej część tam pozostaje. To bardzo interesujące z punktu widzenia powstawania złóż surowców. Większość materiału ze Słońca to wodór, a około 4% to hel, który bombardując powierzchnię Księżyca nieustannie nasyca regolit. Gazy uwięzione w regolicie tworzą cenne złoża, do których chcą dotrzeć naukowcy. Możliwość ich eksploatacji uniezależniłaby astronautów od dostaw z Ziemi. To klucz do założenia stałej kolonii na Księżycu, ale nie tylko. Na Księżycu może kryć się rozwiązanie problemów energetycznych naszej planety. Wierzy w to dr Harrison Schmidt, który w 1972 roku, jako jedyny geolog w historii, odwiedził Księżyc. Zostałem przydzielony do misji Apollo 17, ostatniego lotu na Księżyc. Schmidt zbadał różne rejony Księżyca i przywiózł na Ziemię 382 kg księżycowych skał i pyłu. Pod wieloma względami przypominają skały ziemskie, ale jest też wiele różnic. Takiej gleby jak księżycowy regolit nie znajdziemy nigdzie na Ziemi. Gaz, który wzbudził takie zainteresowanie doktora Schmidta, to lekki izotop helu, nazywany helem-3. Ma on jeden neutron mniej niż typowy hel-4, którym na Ziemi napełniamy baloniki. Co sprawia, że Hel-3 jest tak wyjątkowy? To idealne paliwo do syntezy jądrowej. Zaletą wykorzystania Helu-3 do wytwarzania energii w drodze syntezy jądrowej jest całkowity brak gazów cieplarnianych i odpadów radioaktywnych. W przeciwieństwie do Ziemi, która ma atmosferę chroniącą przed promieniami ultrafioletowymi oraz materią wyrzucaną przez Słońce, w tym atomami Helu-3, Księżyc jest bezbronny. Schmidt i jego koledzy są przekonani, że po 4 miliardach lat bombardowania w regolicie księżycowym jest dość Helu-3, by jego eksploatacja i transport na Ziemię były opłacalne. Hel-3 to idealne paliwo do syntezy jądrowej, a właśnie synteza jądrowa rozświetla nasze niebo. To ona sprawia, że świecą gwiazdy i słońce.
Synteza jądrowa ma wiele zalet w stosunku do energii z paliw kopalnych i reaktorów wykorzystujących rozszczepienie jąder atomów. Przede wszystkim reakcja syntezy ma większą sprawność niż reakcja rozszczepienia. Rozszczepienie wytwarza ciepło, za pomocą którego zamienia się wodę w parę. I dopiero ta para napędza turbiny elektrowni. Na każdym etapie tego procesu następują straty energii. Natomiast podczas syntezy jądrowej nie powstaje ciepło. Podczas syntezy powstają wysokoenergetyczne wolne protony, które od razu mogą generować prąd. Nie trzeba konwertować energii. Kolejną zaletą reakcji syntezy z użyciem helu-3 jest jej czystość. W reakcji rozszczepienia powstają niebezpieczne, silne, promieniotwórcze odpady. Różnica ta wynika z budowy jąder atomów obu rodzajów paliwa. Rozszczepienie jąder wytwarza radioaktywne izotopy i neutrony, zaś podczas syntezy z użyciem helu-3 powstają wyłącznie stabilne protony. To wszystko sprawia, że wykorzystanie czystej energii z syntezy jądrowej jako częściowej alternatywy dla brudnej energii z paliw kopalnych ma sens nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także ekologicznych. 100 kg helu-3 wystarczyłoby na cały rok elektrowni jądrowej o mocy 1000 MW. Tyle energii potrzebuje miasto wielkości Dallas w Teksasie. Na Księżycu helu-3 jest znacznie więcej niż na Ziemi, lecz mimo to w każdej tonie księżycowego regolitu znajduje się tylko 20 mg tego izotopu. To oznacza, że aby wydobyć 100 kg helu-3, należy przekopać obszar o powierzchni 400 boisk piłkarskich na głębokość niemal 3 metrów. Jak dotąd nie skonstruowano maszyny, która byłaby w stanie przetworzyć taką ilość gleby i wydobyć z niej ów cenny surowiec. Mój kolega porównał wydobywanie helu-3 do pozyskiwania złota z oceanu. W wodzie morskiej występuje złoto, ale tylko w ilości kilku miligramów na tonę wody. Na razie nikt nie wynalazł opłacalnej